Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Lecimy. Mateusz Mściwujewski, Mamuś na bieżąco, razem ze mną Pasza. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć Mateusz, witam serdecznie. Hej. Taka fajna debata była, sportowa. Wszystko super, troszeczkę się tam może pokłóciliście na niektóre tematy. No i wychodzi Krzysztof ze studia po telefonie Artura Szpilki. Powiedz, czy ty w ogóle miałeś jakieś domysły, że może być taki telefon? No bo ty jednak trenujesz z Arturem na wspólnej macie. Może coś tam ci wspominał o tym, że może się dodzwonić do studia na waszym face-to-face? Gdzieś tam poniekąd myślałem o tym, że będą telefony, ale stricte od Artura nie. Bardzo zdziwiło mi to, że Krzysztof tam w ogóle wyszedł. Artur jeszcze przed tym mówi, że on nie będzie przeklinał, on tylko coś tam wyjaśnić, powiedzieć. Aczkolwiek musi być tam się dużo dziać pod kopułami. Mocna tam jest w ogóle spina. Myślę, że nie ja powinienem siedzieć naprzeciwko Krzyśka w tym studiu, tylko Artur. Myślę, że to ten pojedynek bardzo by mocno elektryzował w formule, szczególnie MMA. Nawet w boksie w małych rękawicach może. Może kiedyś do tego dojdzie, nie wiem. Ja też z Arturem, wiesz, czasem się spotykam z nim w WCA. Też historie jakieś słyszałem, nie tylko od niego, oczywiście od też różnych pięściarzy. O psychice tam Krzyśka, o jego głowie, o podejściu przed walkami, jak do tego podchodzi. To spytam od razu, mogę przerwać na chwilę? Czy to, co nie pytam o to, co ty słyszałeś, żebyś mówił to, co ty słyszałeś od nich, tylko czy to, co ty słyszałeś, teraz łączy ci się z tym, co na przykład jest w otoczce tej waszej walki? Tak, wiesz co, no mocno zobaczyłem, że wiesz, Krzysiek raczej nie lubi coś tam, jak ktoś wjeżdża tam, chce wjechać mu na psychikę, coś powiedzieć, coś wyciągnąć z zaświatów, jakąś historię opowiedzenia, bo widać, że ma jednak obawy, sobie z tym nie radzi, nie ma tego przerobionego mocno, więc ta sytuacja pokazała totalnie, tak, że jednak... Z drugiej strony jest dobre to, że on też ma mnie za przeciwnika, bo myślę, że jakbym miał kogoś, jakiegoś gościa, który wiesz, mógłby powyciągać jakieś tam rzeczy na niego, na światło dzienne, no to... Byłoby nie do końca fajne. Myślę, że mógłby też z walki zrezygnować w ogóle, jak tutaj z programu wychodzi na żywo. Ja myślę, że takie rzeczy się nie robi. Nawet nie było konfrontacji żadnej takiej słownej między nimi, tylko był od razu telefon, odbiór telefonu. Powiedziane było, że to Artur Szpilka dzwoni i od razu wyjście ze studia. Od razu wyjście ze studia, tutaj jeszcze rzucenie jakimiś tekstami na koniec, ale tutaj nie będę przytaczał, bo tam słyszałem jakieś tam rzeczy. Więc no mówię, no powiem ci, no ciężki orzech do zgryzienia, tak? Konflikt jest i myślę do wyjaśnienia gdzieś tam kiedyś. Ale na obecną chwilę myślę, że to ja jestem jego rywalem za 7 czy tam 8 dni na stadionie PGE Narodowym i na tym też się skupmy, to ich para kaloszy, myślę, że jest dużo do wyjaśnienia i dużo do wyciągnięcia. Ale możesz, słuchaj, pokrzyżować trochę plany, bo ciekawe, czy na przykład jakby przegrał z tobą Diablo, to by wziął pojedynek potem z Arturem Szpilką. Ja widziałem ostatnio Artura na sali, to on jest tak ogromny, że jest kilku takich ludzi, co robiło na mnie wrażenie, że są tacy duzi. No to Artur jest jednym z nich. Nie no, powiem ci, no kawał byka jest, nie to naprawdę byka. Ja jestem też, wyłączę, przepraszam, dźwięki, dobra? Jest kawał dzika naprawdę. Myślę, że jest dużo większy od Krzyśka. Robi wrażenie na żywo, naprawdę, jak pięściarz wagi ciężkiej. Nie spodziewałem się w ogóle, że na żywo jest tak dużym gościem. Zaskoczyło mnie to dużo. Więc czy mogę plany pokrzyżować? Mogę te plany gdzieś tam pokrzyżować, więc Krzysiek ma dużo, bardzo do stracenia. Myślę, że ja nic nie mam do stracenia. Zupełnie nic po prostu. Aczkolwiek niepotrzebnie gdzieś tam presję nawet sobie narzucam, że mam coś do stracenia. Ale ja chyba już takim człowiekiem jestem, że bardzo mocno... Gen sportowca. Możliwe, bardzo krytycznym do siebie jestem. Nawet jak jakieś rzeczy mi wychodzą, czy każdy wiesz, mówi, o, zajebiście, patrzę, super, gratulacje. To ja gdzieś tam do końca nie jestem z tego zadowolony, bo wiem, że mógłbym zrobić jeszcze lepiej. Ale może dzięki temu, że taki jestem, to gdzieś tam osiągnąłem jakiś sukces w tym sporcie, w tych grach komputerowych i bez tego nie byłoby mnie. No tak, słuchaj, no jak przegrasz, nic nie stanie, ale jak wygrasz, no to się stanie i to bardzo dużo, nie? No kurde, chciałbym wygrać, no nie oszukuję, tak? Na pewno jakbym nie wygrał, to na pewno chciałbym coś pokazać, bo jakieś umiejętności mam. W ostatniej walce tego nie pokazałem, gdzieś tam mam swoje przyczyny, czemu tak się stało. Najfajniej, chciałbym do udowodnienia gdzieś tam w stójce, że nie jest taka koślawa, wiesz, że dałem się tam Marcinowi gdzieś trafić, ale jak powtarzam, no jak ktoś trenuje, ma tych walk już z 10, nieważne z jakimi przeciwnikami, idzie do trenera Szyszki na treningi, trenuje kilkanaście lat, nie wiem, 5 lat, 6 lat, pod okiem trenera Szyszki, no to kto nie miałby jakichś dwóch lewych rąk, to musi coś się nauczyć, rzucać tymi rękami nawet, wiesz, jakieś tam ciosy wyprowadzać, cokolwiek, tak, przez tyle lat, no to nie wiem, jak ktoś by musiał być, nie wiem, jak nie chcę nikogo obrażać,
ale coś musiał on umieć, tak? No i trafił gdzieś tam, nie? Długo bardzo nie mogłem tego przełknąć, tej goryczy porażki. No i teraz nie wyobrażałem sobie, miałem do wyboru, wiesz, mogłem sobie wybrać każdego przeciwnika. Fej mówi, wybierz sobie kogo chcesz na ten narodowy, nie? Ja nie mogłem po prostu wybrać sobie jakiegoś Gosia Bambika, wiesz, żeby, nie wiem, dowartościować się. Ja się dowartościowałem z Krzyśkiem, z Krzysztofem Włodarczykiem wygrał, bo dałem dobrą walkę, tak? Więc to dla mnie jest coś, a nie wziąć sobie kogoś po prostu, wiesz, żeby się dowartościować, to niestety nie. A to może być twoja ostatnia walka we Freak Fightach? Wiesz co, ja na tyle się wkręciłem w te sporty walki na sali, ten reżim treningowy, że chciałbym wrócić do trenowania, nawet nieważne jaki to byłby werdykt, czy wygrana, czy przegrana. Chciałbym to kontynuować, aczkolwiek mówię po każdej walce tak, że będę kontynuował, że to byłoby bardziej przyjemniejsze, przygotowania fajniejsze, że nie wychodziłbym z taką niepewnością, że za mało czasu na przygotowania, że za mało włożyłem. Aczkolwiek jest plan, żeby potrenować trochę, jakiś tam kontent wokół tego pokręcić w Polsce i na świecie, bo gdzieś mi to się spodobało po części, aczkolwiek wiem, jak mocno to jest kontuzyjne, bo przygotowania do walki, a trenowanie sportu walki to dwie różne rzeczy. Dużo pomoc masz w WCA przy tej walce z Krzysztofem? Czy dużo pomocy mam? Wiesz, to każdy od siebie jakieś rady daje, ale już się nauczyłem, że jednak słucha się tylko swojego trenera i nikogo więcej. Możesz posłuchać oczywiście jakichś rad, jakichś tam rzeczy od bardziej doświadczonych gości. Fajnie, że mogą mi pomóc i tak dalej, ale czym więcej ludzi słucha, chce ci pomóc, to czasem masz wrażenie, że ta osoba, co ci mówi, co ty chciałbyś zrobić, no to jest to, co ona by w walce zrobiła przeciwko temu zawodnikowi, tak? Więc ja już się słucham tylko trenerów, na ostatniej walce w ogóle się ich nie posłuchałem, więc zupełnie inaczej ta taktyka miała wyglądać i w konsekwencji poniosłem tego ogromne, więc teraz jest Anzor Mansur i skupmy się, co mówią do mnie przed walką i na walce. Ale Artura Szpilki chyba warto posłuchać, co? Tej klasy pięściarza. Nie, no to bardzo cenne wskazówki mi daje, tak? Bardzo cenne wskazówki. Mógłbym tu powiedzieć, co on mi mówił i tak dalej, a co po walce mówię, jaką taktykę on by zastosował i to, myślę, mogłoby zadziałać. Trochę inną taktykę mi tu mamy od trenerów, którzy mnie prowadzą na co dzień. Aczkolwiek Artura, w ogóle ta taktyka cała, co mi mówi, to mogłaby się sprawdzić. Po dzisiejszym dniu, co zobaczyłem właśnie z tym wyjściem ze studia, myślę, że to podgrzał mi to mocno. Ale to taktyka na walkę, czy taktyka przed walką? Na walkę, taktyka na walkę. Dobra, okej. Taktyka na walkę. Słuchaj, ogólnie dzisiaj przed tym wyjściem jeszcze no było troszeczkę rozmowy między tobą i Krzysztofem. Ja zauważyłem, że ci się kilka kwestii bardzo nie spodobało, to co powiedział Krzysztof. Co odnośnie twojej domeny, którą ty się właśnie zajmujesz, czyli tego e-sportu? Słuchaj, ja po części, wiesz, mi gdzieś tam znudziło się tłumaczenie ludziom, jak są bardzo mocno zamknięci na nowe jakieś innowacyjne rzeczy, jak gry komputerowe, że to też potrafi gdzieś tam rozwijać też. To nie tylko złe jest, tak? Nie można dzieciom zakazywać grać na telefonach, grać w gry komputerowe. Taki mamy, tak to jest. To jest maszyna taka, już się nic nie zatrzyma. Dzieciaki idą z sobą do szkoły, rozmawiają o grach komputerowych. Ja jestem najlepszym wujkiem na jakichś spotkaniach okolicznościowych, weselach, bo mogę porozmawiać z tą młodzieżą o grach. Mówię, no co masz dziecko izolować od innych po prostu, bo nie zabierzesz jej telefon i zabierzesz jej komputerze w gry, ma nie grać. No społeczeństwo jest tak, teraz się rozwija. Można po prostu to dozować, że graj tyle i tyle, a nie 10 godzin dziennie. No i mówię, ja swoim dzieciom nie ograniczam gier komputerowych. Wiem, że to gdzieś tam rozwija, ale też dozuję im ten czas. No i to po prostu gdzieś tam też zabija jakieś... Mamy takie społeczeństwo, nie inne. Wszyscy grają w szkołach. No i dajmy tym dzieciakom też pograć w te gry i żeby razem z sobą gdzieś tam się, wiesz, zgrywały, komunikowały. Kiedyś integracje wyglądały inaczej, teraz są takie integracje, nie inne i tyle, no trzeba to zaakceptować. I z biegiem czasu, no a Krzysiek jest z lat 90. gościem, 80. przepraszam, ma swoje wbite zasady i tyle, no też trzeba to uszanować i jakim człowiekiem jest. Ale zmieniłeś chyba trochę zdanie na temat Krzyśka na przestrzeni tego całego, tych wszystkich waszych spotkań. Co myślałeś może, jak też widziałeś wcześniej jego walki, może jakieś wcześniej jego wypowiedzi czy coś i teraz tak jak jesteś z nim face to face i słyszysz to, co mówi, to chyba już troszeczkę mniej sympatii jest do Krzyśka, co? Wiesz co, ja Krzyśka nie znam tak naprawdę, wiesz, ja naprawdę jego nie znam, aczkolwiek po jego wypowiedziach każdy może sobie wyrazić jakąś opinię, tak? Tu, że 3 lata temu wypowiadał się tak o Freak Fighta, że tutaj nie rozumie tych ufolutków, tu o grach komputerowych, że się wypowiada. No dużo rzeczy można też zarzucić, tak? Ale ja mówię, no jak ktoś jest z lat 80., 90. i nie idzie z biegiem czasu, po prostu zatrzymał się i ma swoje przekonania, to mi się po prostu znudziło już tłumaczenie ludziom, co to jest e-sport, na czym to polega. To jest tak odrębny już jakby twór,
e-sport, sport. Niech zostanie sport sportem, e-sport e-sportem. Bardzo dużo tych, nie wiem, tych naukowców, psychologów, psychiatrów wypowiada się na takie tematy. Temat rzeka po prostu. Można debatować, dyskutować godzinami. A jak ktoś chce, ma zamkniętą głowę i nie chce iść, mówię, za trendami, co się dzieje, to po prostu zostawmy to i nie tłumaczmy. Teraz chyba ludzie zrozumieli. Ja pamiętam czasy, jakie w gimnazjum byłem, to jakieś reportaże były w telewizji na temat gier. Masakra wtedy była na temat, nagonka na te gry. No bardzo, wiesz, no zawsze do czegoś trzeba się przyczepić, jak jakieś są, wiesz, dziwne rzeczy się dzieją, no to przez gry komputerowe było zawsze, gry komputerowe. Ktoś kogoś tam coś krzywdy komuś zrobił, gry komputerowe. No ja z tym bardzo długo walczyłem, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Jak mówię, ktoś zatrzymał się w jakichś tam czasach, niech sobie żyje w tych czasach. Ja jestem człowiekiem, co za trendami poszedł. Lubię słuchać innowacyjnych rzeczy jakiś, a gry komputerowe będę bronił zawsze, bo są bliskie mojemu sercu. Czyli co? Walka z Krzyśkiem, a potem... Macie Krzysiek zabrać na tydzień treningu chyba, a potem zabierasz Krzysztofa na granie w gry, żeby pokazać mu, że to nie jest tak łatwe, jak on myśli. Słuchaj, ja mogę na 10 bój z nim polecieć i gwarantuję, że on może z jedną w dwóch dyscyplinach ze mną wygra. Naprawdę. Myślę, że nawet by nie wiedział, z jakim e-sportowcem ma do czynienia. Właśnie trafił chyba na najgorszego e-sportowca pod tym względem. Naprawdę. Myślę, że w każdej konkurencji mogę go ograć we wszystkim, co jest po kolei. Co sobie nie wymyśli, w jaki sport. W squashe, w tenisy, w badmintony, w padle, rowery, wspinaczki, biegania, wspinania się. Co chce, niech se wybiera. Początek MMA. MMA, no później. Później oczywiście w boksie dostanę w pierdziel, ale później na końcu jeszcze pójdziemy zagrać w gry komputerowe. Chciałbym mu pokazać na koniec, jak mu styki w głowie się przepalą od tego, jak to trzeba myśleć. Bo powiedział, że tam nie trzeba myśleć, ale nawet sobie nie zdaje sprawy. I tam nie możesz na sekundę nawet rozluźnić się, stary. No bo tam masz... Wyobraź sobie, grasz w grę, w której masz 5 gości plus trenera. Komunikacja, podzielność uwagi. Tam musisz tak słuchać, taktykę idealnie, perfekcyjnie wykonać, bo to jest najwyższy poziom rozgrywek, tak? Ja z chłopakami na tym spiku się potrafiłem zmęczyć, a co dopiero na jakichś zawodach. No właśnie, no to jest, mówię, tam jest psychologowie, trenerzy od przygotowania fizycznego, mentalnego, diety specjalne. To już masz naprawdę tak szeroko, wysoko poszedł e-sport, że można o tym debatować, gadać, ale kto jest zamknięty, to nie będzie zamknięty. No. Nie ma co tłumaczyć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć.